Kurna, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zmiel mnie, ale nie uwierzycie. Patrzcie, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Wciskam numloka, lewo, prawo, lewo, prawo. Wszystko działa normalnie. Klawiatura numeryczna tak samo. Mogę się upewnić jeszcze raz, po raz ostatni. Czekajcie, włączę numloka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Działa. Żadnych dodatkowych customów znaczków. Czuję się, jakbym wygrał z mielonym rakiem. Może na przykład w trakcie odcinka mnie to złapie. Jest taka możliwość, że znowu się spierdolą te, jak się nazywa, klawisze. Nie chciałbym tego, ale wtedy można byłoby odkryć przyczynę, co na przykład zrobiłem i dlaczego coś takiego miało miejsce. Jest to na pewno intrygujące jak dla mnie w każdym razie, ale jestem zadowolony jak diabli. Rape. Rape, yeah. Rape, 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 yeah. Answer is always rape, rape, rape. Kurwa. Trochę zmieliłem tego chuja. Chcę wczuć znowu w tę grę. Ale czuję, że będzie dobry blend dziś. A jak niedobry, to w każdym razie duży. Co chcę wam powiedzieć? Jest poniedziałek. Idę po bułki, nie patrzę na zegarek. Nie, żartuję, nie poszedłem po bułki, przepraszam. Teraz muszę to tylko opuścić. Dobra, będzie działało. Dobrze, tak. 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 To teraz mam wizję Super Spooky Skeletons. Wow, to jest dobry setup. Nawet nie muszę zabijać Shopkeepera, żeby wiedzieć, że już mam przyszłościowy blend. To jest git. Ktoś mógłby powiedzieć, chyba Gitner, a ja haha, świetny dowcip. Teraz żaden secret mi jest niestraszny. Wiem co i jak muszę zrobić, gdzie co i jak mam iść. Czuję win. Ale pamiętajcie, na samych przeczuciach człowiek nie żyje i zawsze mogę coś spieprzyć, więc... Lepiej mieć się spyszna, zwłaszcza, że nie zawsze jestem smaczny. Patrzę i cię żart, że mieć się spyszna, że pycha i żeby cię takim pewnym siebie i to gubi ludzi, a ja spyszna, że pyszny, że to smakuje. Dobra, nieważne. Dobra. Dom, 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 luj. Dobra. Kurwałem się, że mogę mu wskoczyć na mordę. Go zmielić jak śmiecie. Nie wyszło to, jak zwykle. Mielenie chujów i śmieci nie idzie w parze. Ale teraz przynajmniej mam jakieś sensowne hapeki. Mielę przeciwników jak chcę. Ze skorem nie jest najgorzej. Z moim setupem jest również wspaniale. Klawiatura jest komunikatywna. To może być win. Tylko trzeba się postarać. Zagrać skillowo. Ja pierdzielę, serio? Jeszcze lewitację dostałem. Ta gra mnie prosi o to, żebym nie dał się zmielić po prostu.
Kurczę. Pomyśliłem się przez chwilę, że biorę Glass Armor. W ogóle jest lepsza perspektywa i propozycja. No dawaj, no walcz ty chuju. Tam byłem. Nie, w jednym miejscu tam nie byłem. Tak, dobrze mi się wydaje. W sklepie, a co było w sklepie? Ring of Luck. Tak. To jest dobra decyzja. Jeśli chcę mieć naprawdę zajebiste szanse, na przykład zrobić pierwszego bossa na dodatkowe skrzynki, z Ring of Luckiem mamy lepsze dropy i będę widział co tam jest, więc mój wybór będzie no, stricte zajebisty. Nie mogę wybrać źle. Wszystko będzie po mojej myśli zaplanowane, jak tam Pan Jezus powiedział. Coś takiego. Chyba sobie kupię jeszcze jakąś customową łopatę. Zajebiście. O tak, mogę się przebijać przez wszystko. Okej. Teraz trzeba się skupić. Zmielić chuja głupiego. Tak, tak. Tą, trochę tutaj, tą też. Zjebałem. Nie, King Konga to jest zbyt rytmiczne gówno jak dla mnie. Potrzebuję czegoś prostego, nieskomplikowanego, a nie jakieś przerwy w bicie. To, jakbym chciał sobie brać te kolumny rytmu, to rozumiem. Dad was always. Ja wiem, że twój tata zawsze always brał. Cztery damage'a za dwa stałe. Nie wiem, czy to dobry trade. Wiem, że użyteczny dla mnie. No nic, przekonamy się w przyszłości. To się rzeczywiście spłaci. Ale ja osobiście nie mam przeciwwskazań, kurde. Tylko baletki jakbym miał, to bym wtedy mógł sobie jakąś obsydianową broń strzelić. Chyba, że się w końcu nauczę ruszać w beat, to też jest opcja. Wowzers. Dobra, nocna mara. Trochę smutna... Kurwa! Ale żebym spierdolił to koncertowo. Mogło być jeszcze gorzej. I teraz pamiętamy z ostatniego odcinka. Potion nie działa na twojego pierdolonego ojca. Proszę nie trać punktów jak kretyn. Dobra. Ja mógłbym zabić go już teraz, ale mi się nie opłaca po prostu. No trudno, to zabijmy tego Monster Tidla na dole. Idziemy na następny floor. Zawsze mamy drumsticka. Nie wiem, czy Ring Harmonius mnie w ogóle obchodzi. Po co mi pokój, po co mi cała reszta, skoro mogę mieć dianową broń. Trudno, lecimy YOLO. Za głupotę się płaci, za skilla też. Nie ma już czasu na błędy.
Teraz tylko skill. Ale w sumie za darmo obsydianowa broń. Nie no, nie mam dlaczego cię w ogóle zabijać, ziomek. Masz strasznie badziewne itemy. Weź jakiegoś tego kurwa plate'a najmocniejszego. Właśnie to jest ten problem, że kurwa często doskakuje w mordę przeciwnikom. Lecimy, nie ma co. Czy fireball jest warty, żeby go zabijać? No raczej nie. No szkoda, kurna. Z chęcią bym sobie wziął po prostu, zarobił na tym gówniaku. Trudno, to nie będzie najlepszy daylag, po prostu zajdę daleko. Aha, czyli fajnie, uderzając go nie przerwałem mu combo. Dobra, koniec. Korona cierni. Jeśli chce mieć jakieś szanse. O, tylko na lifestealu. Brawo Jasiu, kurwa, jak zwykle. Chcesz uderzyć Monster Tyla, sam dostań w pierdol. No kurwa, wciągnął mnie w to, jakim on jest śmieciem. Co to w ogóle kurwa miało być? Ja sobie tu stoję normalnie, atakuję tego z dołu. Ten mnie kurwa wciąga idealnie w damage. Takich akcji kurwa nie powinno być, że masz... To nie jest stunlock, to jest po prostu insta death, kurwa. I fakt, też mogę użyć pałki, ale chciałem sobie wbić kurwa HP tym jebanym tą koroną Janusza Pawlikowskiego. No jakie jest moje miejsce na liście? Chociaż powiedzcie jedną dobrą wiadomość. 1110. Pan Hohenheim. Mogło być gorzej. Dziękuję za oglądanie. Oglądajcie te materiały do diaska.